No to witam Was serdecznie. I tak jak widzicie, temat jest Never Write Another Hot Again. A więc, podobno na mieście były plakaty i tam była nalepka. I tą nalepkę można było zedrzeć, tylko nikt nie spojrzał pod. Odsłaniam prawdziwy temat, ponieważ to taka zaczepna fraza, a jeżeli coś można zrobić choćby z jednego powodu na inny sposób niż ten proponowany, no to ciężko tam dodać przedrostek never. Więc ja jestem zazwyczaj przeciwnikiem takich stanowczych i radykalnych stwierdzeń. A ten temat jest tylko pretekstem do tego, żeby pogadać o hocach, jak się ich używa, jak się ich pisze i jak pisać render propy, bo wszyscy podobno mówią, że są lepsze. A więc jak już robimy podmiankę, to temat trafia na planszę. I teraz tak, moim głównym celem jest dzisiaj pokazać Wam, jak działają render propy, jak je napisać. Zaczniemy sobie od hoców, też zależy mi, żeby każdy zrozumiał, jak napisać, bo może nie każdy miał okazję. I jeżeli chodzi o render propy, to między wierszami pojawi się kilka zalet. Też będę na nie zwracał uwagę, co może ma sens i w czym może pomóc. A decyzję i ocenę zostawiam Wam, czy to dla Was zasiądzie bardziej lub nie. To wszystko tak naprawdę inspiracją do tego i też tego tematu jest Michael Jackson, bo on, wydaje mi się, że około 2 lat temu wprowadził ten wzorzec, ale oczywiście nie tamten Michael Jackson, tylko ten związany z naszym środowiskiem. Także fajna twarz, pod koniec podlinkuję, super twarz, nie? Znana twarz naszego środowiska i podlinkuję prezentację, lekcje Michaela, Ryana i Kenta. Szczególnie Kenta polecam najbardziej. Wszystkie trzy traktują o render propie. Wszystkie trzy traktują o render propie, także polecam każdą z nich. No i teraz już nurkując w temat. I higher order component i render prop realizują bardzo podobne zadania. I z zasady SOLID, komu zdarzyło się poznać, stosować, słyszał, umie wytłumaczyć. Więc te patterny spełniają przynajmniej SO i D. Jeżeli chodzi o single responsibility, to zależy nam na tym, żeby dany komponent, który piszemy, dany kawałek kodu, realizował jedną rzecz i robił ją dobrze. I właśnie jak sobie napiszemy taką ścianę kodu, to czasem warto się zastanowić, czy nie warto wydzielić może czegoś do osobnego kawałka i zamknąć to na przykład w komponent, który można reużywać. Open-closed, to znaczy otwarta na rozszerzenia i zamknięta na modyfikacje. Nieodwrotnie. A to znaczy, żeby właśnie jak mamy coś do dodania, to nie grzebać w środku i przewracać do góry wszystkiego i tracić spójności z całą resztą kodu i wszędzie to wszystko musieć zmieniać, a tylko żeby sobie dołożyć coś obok, rozszerzyć i żeby to współdziałało. Dlatego właśnie i HOTS i Render Prop to realizują. Odwrócenie inwersji, ten ostatni, to polega na tym, że możemy sobie napisać ogólny komponent, do którego na przykład wstrzykujemy to, jak ma wyglądać definicja, no, jak ma wyglądać ten komponent i wtedy do środka wstrzykujemy to, tą implementację. Dobra. Ja sobie teraz zasiądę, bo będę potrzebował rąk. To ja będę twoim statywem. Czekamy zakład. Dobre wsparcie zawsze w cenie. Nadal mnie słychać? Tak. Okej. No więc teraz postaram się Wam pokazać najpierw hoca, a później jak to przerobić na render prop i tak dalej. Do tego postanowiłem wykorzystać naszego storybooka, którego mamy zaimplementowanego u nas w firmie, więc poniekąd działam na CodeBase Ignite w tej chwili. I tutaj są komponenty, które mamy do storybooka dodane. Ktoś używał storybooka lub czegoś podobnego? Okay.
No, to jeszcze dla tych, którzy nie, może nie mieli styczności, to można sobie stworzyć taką dokumentację prostych, reużywalnych komponentów. I z jednej strony to jest później pomocne do tego, żeby sobie wejść tutaj i zobaczyć, o, ten komponent tak i tak wygląda w kodzie, zobaczyć jego użycie. A z drugiej strony, przygotowując się do tej prelekcji, stwierdziłem, że to w sumie taka fajna piaskownica, żeby stworzyć jakiś komponent i pokazać, jak wygląda w odosobnieniu. A więc tutaj taki zupełnie mały boilerplate tego, żeby wyświetlić to, co tutaj widzicie, czyli dropdown hots i użycie simple dropdown. Na razie on zgasa tylko hello. I to jest tyle. I teraz zaczniemy sobie tutaj pisać nasz hots, który będzie miał trigger i jak się otworzy, to tam w środku będzie kontakt. A więc co potrzebuję do tego, żeby mieć taką funkcjonalność? Jakieś proste komponenty, pomysły? Na przykład button i no, jak w niego kliknę, to będę chciał zobaczyć ten mój kontakt. Więc powiedzmy, że zrzucimy sobie właśnie tutaj taki jeden div, który będzie naszym triggerem i drugi div, który będzie naszym contentem, czy button mail. Jak odświeżę, to właśnie mam coś takiego, tylko że teraz klikam i jeszcze nic się nie dzieje, prawda? Ja też w tej prelekcji będę się starał pisać tylko hoce i składać je i render propy, także wszystkie jakieś pośrednie komponenty przygotowałem tutaj. I jak sobie wejdziemy do dropdown, pliku dropdown, to tutaj jest właśnie taki trigger, content i one są prostymi divami. Content ma już zaimplementowaną małą, prostą funkcjonalność pod tytułem jeżeli dostanie isActive, to wyświetla właśnie ten content z jego dziećmi, a jeżeli nie dostanie flagi active, to nic nie wyświetla. A więc jak sobie teraz podmienię to na zaimportowany trigger content, wiele się nie zmieni, poza tym, że content nam zniknie, bo nie dostarczyliśmy flagi active. I teraz jak dojść do tego, żeby sterować za pomocą hoca tym triggerem? Normalnie byśmy napisali sobie metodę toggle. Ma sens? Na tę chwilę, powiedzmy, nie będzie nic robić i metodę i potrzebujemy zmienną isActive. Ona teraz będzie false albo true, to wtedy nam się zmieni stan. Tak, jeżeli przekażę ją tutaj do naszego contentu, a toggle na klik triggera, bo teoretycznie mógłbym tym sterować. A co tak? Zrobiłbym to od razu. Czyli domyślnie będzie, pewnie chcielibyśmy isActive równa się wrócony stan. Czy to zadziała? Skończony. Niekoniecznie zadziałało, bo pewnie się nie przerenderował. Ale pewnie gdzieś tam taka naiwna implementacja by się mogła pojawić. Tylko że teraz nadal mamy to w jednym miejscu. Chcielibyśmy wydzielić tą prostą logikę do zewnętrznego komponentu. I teraz tak. Co jest charakterystyczne dla hoca? W ogóle czym jest hoc? Ktoś może chciałby rzucić hasło jakieś na przykład? Co to może być?
Komponent komponentów. Komponent komponentów. I to brzmi bardzo dobrze, bo to jest komponent, który dostanie nasz komponent i zwróci ten sam, tylko że rozszerzony jakąś funkcjonalność. A więc powiedzmy, że chciałbym z tego skorzystać w taki sposób, że chciałbym mieć jakiś drop-down with token. Muszę go oczywiście jeszcze napisać. I tutaj za chwilę dokończę. A żeby go użyć, to nasz dropdown zwrapujemy w osobny komponent. To będzie funkcyjny komponent, który zwróci nam fragment, trigger i content. Okay. A tutaj chcielibyśmy go rozszerzyć. Koce mają to do siebie i pewnie jak ktoś stosował, to często zauważył, że one się nazywają with i coś tam. To, co chcemy dodać do naszego komponentu. Najczęstszy i dobrze. A więc tak chcielibyśmy go używać. Chcielibyśmy mieć jakąś metodę with toggling, która rozszerza nasz dropdown i zwraca nowy komponent dropdown with toggling. Wtedy nie będziemy potrzebowali już tych tutaj metod, bo one przyjdą gdzie? Po ramsach. Tak jest. Więc toggle i isActive przyjdą tutaj. To nie zadziała, bo with toggling jeszcze nie jest zaimplementowany. Ale to jest właśnie nasze clue tego momentu, że musimy je zaimplementować. Chciałem wam tylko zwrócić uwagę na to, że właśnie w taki sposób zazwyczaj tworzy się hoce. Czyli bierzemy sobie komponent bazowy i za pomocą tej metody tworzymy nowy komponent, który dalej możemy sobie użyć. Dobra, to przejdźmy do tego with toggling. Zrobiłem taki super mały boilerplate, bo withToggling jest metodą. Metodą, która przyjmuje nasz komponent. Tak, wstrzyknęliśmy tutaj komponent dropdown, więc przyjmujemy go tutaj. Często się mówi na niego wrapped component. I ten, który zwracamy, jest też komponentem. W związku z tym, że my chcemy, żeby on przechowywał stan, jest active, to będzie klasowym komponentem w tym przypadku. No więc zwracamy klasowy komponent, który w metodzie render zwraca dokładnie ten przyjęty wrapped komponent. Więc jak odświeżę ten raz, to nadal mam trigger. Content się nie renderuje, bo nie przekazałem żadnego stanu. Nic się nie dzieje, tak? Taki zupełnie przezroczysty hoc. Okay. To teraz chcielibyśmy mieć jakiś isActive, który wstrzykniemy właśnie do tego komponentu. Na razie na true, żeby się tam zmienił nam stan. I chcemy mieć jakiś toggle, który będzie odwracał nam stan. Niech będzie metodą klasy. Zobaczmy, czy się pokazał content. Jeżeli wszystko poszło dobrze, to się pokazał, ponieważ przekazaliśmy na sztywno tą flagę w głąb do naszego wrapped component. No to teraz chcemy ten stan zachować i możemy go wrzucić do state'a. State i przypiszemy do niego isActive ze stanem początkowym na true. I teraz zamiast przekazywać na sztywno true, to możemy przekazać this active. Dokładnie tak. Ale nadal to jest na
sztywno bez możliwości modyfikacji, więc trzeba zaimplementować metodę toggle. Nie jest to zbyt trudne. Wystarczy ustawić stan komponentu. Zmieniamy flagę. I odwracamy ten poprzedni stan. A więc jak zmieniamy coś z poprzednim stanem, to warto zrobić to w callbacku do zmiany stanu. I tutaj w callbacku otrzymujemy poprzedni stan. No i sobie go odwracamy. Że nic nie pomyliłem, to pewnie już teraz mamy działający trigger. Tak. I to by był super prosty pierwszy hoc, który napisaliśmy. Czyli podsumowując, wstrzykujemy mu nasz komponent. Tutaj piszemy jakiś inny komponent, który coś ma zrobić. Aha, i ostatnia rzecz, o której warto pamiętać. Jeżeli w środku dropdownu oczekujemy na jakiś magiczny, na przykład trigger label, to teraz mamy zagwozdkę, jak on ma się tam znaleźć, prawda? Bo przecież wszystkie propsy do dropdowna wstrzykujemy z naszego higher order komponentu. To jak możemy sobie taki trigger label wykorzystać? Wywołując go tutaj. Teraz prawdopodobnie w ogóle, jeżeli dobrze interpretuję, zniknie nam labelka, bo nic nie przekazaliśmy do środka. A więc to, co zazwyczaj się robi w hocach, to cały, wszystkie propsy, które otrzymaliśmy, przekazujemy w głąb. Props. I one przezroczyście przelatują do naszego komponentu. OK. Teraz chciałbym się zastanowić, jak zrobić z tego komponentu, z tego podejścia, render proba. A więc mam tutaj drugi boilerplate, w którym jest dokładnie to samo, co wcześniej sobie przerobiliśmy, czyli jakiś trigger, jakiś content. Dalej mamy właśnie tą metodę toggle, metodę isActive i chcemy zrobić z tego render proba w dokładnie taki sam sposób, jak robiliśmy hoca. Jak się korzysta z render probów? Jest to komponent, który wrapuje nasz komponent, więc na przykład nasz dropdown wrapper. OK. I ten komponent ma to do siebie, że możemy mu wstrzyknąć w metodzie, w jakimś propsie, to, co ma wyrenderować. W tym przypadku jednym z popularnych rozwiązań jest to, że wstrzykujemy tą metodę jako children. Więc będzie to wyglądać mniej więcej tak. Jeszcze muszę zwrócić wartość. Coś takiego. Mamy konieczne? Nie, bo chcę od razu zwrócić. Na zewnątrz funkcji, tak jest. OK. Sprawdźmy, czy nic się nie posypało. A więc chcemy dropdown, render prop. No, i on jeszcze nie działa. I teraz tak. Jak taki wrapper. Aha, i render propa można sobie wstrzyknąć jako normalny prop. Czyli mógłbym tutaj do naszego wrapującego komponentu, który będzie trzymał nasz stan toglowania, mógłbym wstrzyknąć metodę
render. Propa, sorry, render. I on by był właśnie metodą, która zwróci jakiś widok. A jeżeli nie mam bardziej złożonej logiki, tylko po prostu chcę jedną rzecz wyświetlić naraz, to właśnie często się używa children, czyli możemy tą metodę wstrzyknąć do środka komponentu. Czyli to jest dokładnie to samo, jakbym tutaj napisał children. I w taki sposób odbieram ten prop po drugiej stronie, wewnątrz komponentu render prop. OK? Dobra. I teraz wejdźmy sobie do wrappera, który teraz wygląda dość podobnie jak ten HOTS, bo ma właśnie flagę is active, zmienia state na toggle i ma render. Zwróćcie uwagę na dwie różnice. Prostsze jest to, że to już nie jest metoda, która przyjmuje komponent i musi go zwrócić, tak jak w przypadku HOTS-a. To jest po prostu komponent. To mógłby być funkcyjny komponent, w naszym przypadku klasowy, bo chcemy stan. Więc to by była prostsza sprawa w porównaniu do HOTS-a. I tutaj jest różnica też w renderze. Na razie nic nie zwracam, ponieważ tak jak w przypadku HOTS-a nie otrzymaliśmy tej metody, tego komponentu, który chcemy nadpisać, tylko tutaj dostaliśmy tego render propa. Czyli w naszym przypadku children, który jest funkcją, którą tutaj wywołamy. Więc jak dostać się do children? Jest props. I tutaj znajduje się nasz children. Props. Dzięki. I mniej więcej coś takiego powinno nam wyrenderować właśnie trigger i content. Jest. Jeszcze nie działa, bo nie przekazaliśmy tych propsów sterujących w głąb, które stworzyliśmy tutaj sobie logikę w naszym komponencie implementującym render prop pattern. A więc, kiedy wstrzykniemy sobie i co oczekujemy po drugiej stronie, pamiętając to, jak chcemy tego używać, co tutaj oczekujemy? Toggle is active. Dokładnie. Więc te metody chcielibyśmy tutaj odebrać. Toggle is active. Toggle będzie naszą metodą. Toggle. Is active. Będzie wartością ze stanu. Zobaczmy, czy działa. Bo to powinno być tyle. Tak jest. I jak klikam, mogę sobie sterować naszym triggerem. A więc to jest najprostszy render prop. Render prop pattern. Wygląda mega podobnie. I idea jest tak naprawdę ta sama. Po prostu inwersja kontroli, czyli wstrzykujemy do środka definicję wyglądu, a definiujemy sobie to, jak ma się zachowywać ten komponent. I tyle. Dobra, to by był taki super, super proste użycie. Teraz jeszcze a propos realizowania jednej rzeczy naraz i robienia jej dobrze. Jeżeli chcielibyśmy, żeby nasz komponent wyglądał trochę lepiej, to jako małą dygresję pokażę, jak użyć dokładnie tego samego. A, to niepotrzebne już. Czyli bierzemy sobie cały ten komponent i z tego miejsca za dużo naniosów. Okay. Chcielibyśmy, żeby ten nasz nowy żeby wyglądał inaczej. Mam tutaj zaimplementowany wcześniej komponent, który robi dokładnie to samo co tutaj nasz content, trigger, tylko że ma jeszcze wstrzykniętą klasę, która definiuje jego wygląd.
w CSS in JS. Więc jeżeli ze styles dropdown zaimplementowanych i tam w środku są właśnie trigger content i wrapper, użyję ich. Oj, sorry. Tu będę miała stylowany dropdown. Mówię z hoverem i z pozycjonowaniem contentu. Super proste i estetyczne użycie. Mała podmianka, a tak naprawdę mamy to samo. Teraz, jeżeli dobrze pamiętam, ten wrapper, on przecież wcale nie wygląda, więc niekoniecznie musi być tutaj. A, no jak na wrapperze nie ma position relative, to nam ucieknie. I tutaj implementacja jest też bardzo prosta, ponieważ w środku używamy zwykłego, czyli naszego render propa z dropdown wrapperem. Wstrzykujemy tylko klasę rozszerzającą jego definicję wyglądu. I dlatego on tam ma bardzo prostą właśnie tylko definicję position relative i dzięki temu możemy spozycjonować prawidłowo ten wewnętrzny, no ten dropdown z contentem. To jako mała dygresja. I teraz chciałbym wam jeszcze pokazać, nadal na przykładzie Hoca i render propa, rozszerzone użycie, to znaczy, że przychodzi nowe wymaganie i on nie tylko ma być dropdown, który ma się otwierać, tylko to jeszcze ma być filtr, taki trigger do filtrowania listy. I powiedzmy, że na triggerze chcemy wyświetlić, w jakim zakresie chcemy filtrować tą listę. Dajmy na to, na liście są parametry, które mają pole jakiejś wartości liczbowej i ten filtr będzie określał zakres tej wartości. Czyli na przykład tam od 1 do 9 i tutaj będzie się wyświetlał ten range, a w środku jak rozwiniemy dropdown, to będziemy mogli sterować tym filtrem. Więc tutaj przygotowałem takie super proste użycie, w którym po rozwinięciu mam button, który zmieni ten range na 4 do 5 i chciałbym, żeby przy wywołaniu wyświetlił mi od 1 do 9 zakres. Wrócę do Hoca. I teraz jakbym chciał tego użyć? Mam tutaj zaciągnięty nasz trigger i content z poprzedniego przykładu i mam with toggling, ale chciałbym to rozszerzyć jeszcze i pewnie jak ktoś używał hoców, to widział coś takiego, że można sobie agregować je jeden w drugi. To znaczy, że jak miałem wcześniej with toggling, który wrapował dropdown tutaj, to mogę sobie go jeszcze rozszerzyć o with range filter i teraz mam komponent dropdown with toggling and filtering. Ciekawe, ile takich możemy sobie połączyć, żeby to jakoś jeszcze się skalowało, ale tu z odpowiedzią przyjdzie Kuba i być może wam pomoże. A my na razie naiwnie po prostu bierzemy ten komponent, wywołujemy go w środku i mamy dodatkową funkcjonalność. OK. I teraz tak. Mój slider, który jest na kontencie i summary jest bardzo proste. Tutaj na szybko zaimplementowałem pod spodem, czyli otrzymuję dwa props. Minimax to jest to, co się wyświetla na triggerze. I pokazuję, jaki jest minimax. Plus jest my range slider. I tam jest onClick, który striggeruje i zmienia nam te wartości. Okay? No. I to jeszcze nie działa, ponieważ nasz hot nic nie implementuje pod spodem, ale przejdźmy sobie do środka, czyli with range filter, który ma rozszerzyć naszą funkcjonalność. Aha, tu zwróćmy jeszcze uwagę, że tak, to jest nasz komponent bazowy, tak? Dropdown. Z nim działamy i tutaj definiujemy wszystko, co chcemy odnośnie wyglądu i zachowania naszego komponentu.
a w propsach odbieramy wartości sterujące, więc active. A teraz, żeby móc sterować filtrem, to potrzebujemy aktualny stan filtru i metodę, która pozwoli nam ustawić filtr. A więc jak tutaj można zauważyć, ten filtr jest przekazywany w głąb tej labelki z triggerem, a onClick jest przekazywany do slidera, w którym mamy button i zmieni nam wartość filtra. Okay. Wróćmy do rangefilter i teraz tak, standardowo hot to metoda, która wrapuje nasz komponent w jakąś funkcjonalność i zwraca ją, transparentnie przekazuje propsy. I tutaj, tak jak widzieliśmy, po drugiej stronie chcemy odebrać dwie rzeczy, filter i change filter. Więc wstrzykniemy mu stan i wstrzykniemy mu metodę, która zmieni. Stan to będzie od min do max, dla przykładu jako initial state od 1 do 9. I metoda zmieniająca ustawi ten filtr, który dostaliśmy, jako nowy stan. Zobaczmy, czy to zadziała. Nie zadziałało. Upewnię się tylko, czy zrobiłem to w dobrym miejscu. Jak ktoś widzi, to jestem, będę wdzięczny za te odpowiedzi. Ok, włączyłem złe miejsce. Tak. Idea mówiła, że chcemy użyć tego pierwszego przykładu i zwrócić nasz rozszerzony, a nie tak jak poprzednio, ten tylko z toglingiem. Pozostałe zostaje tak jak było. I widzimy, że wyświetliła się nasza wartość początkowa od 1 do 9. I teraz jak klikam w button, to arbitralnie wysyłam wartość zmień stan na 4 do 5. I tutaj znowu, to jest bardzo trywialna implementacja, ale jeżeli w systemie ktoś już zaimplementował taki range slider, to w bardzo prosty sposób możemy go użyć. Chciałem wam pokazać, jak taki range slider już ostylowany może zadziałać. Przekazuję mu tylko właśnie onChange method i range, który jest stanem min-max. On jeszcze potrzebuje dodatkowych opcji sterujących, w którym definiuje możliwy zakres. Tutaj. O, tak mniej więcej to działa. I wtedy na żywo, jak sterujemy tymi wartościami, to one się zmieniają na labelce, którą można wyłączyć. Ok, tak by wyglądało właśnie złożenie hoców, czyli potrzebujemy wrapować jedną metodę w drugą i do środka wrzucić nasz komponent, a później dzięki temu możemy go używać i on dostaje wszystkie te funkcjonalności, które potrzebowaliśmy. Do środka odbieramy je na liście propsów. Okay. Ten sam przykład jako render prop, czyli rozszerzenie render propów. Teraz tutaj ta część, którą zaznaczę, znamy ją, bo to jest nasz trigger i content. I teraz, tak jak wcześniej, ta cała część to jest to, co napisaliśmy wcześniej, czyli wrapper, który wstrzykuje jest active i toggle, który w środku ma trigger i content. Więc jak teraz przejdę sobie to simplified usage. To będę miał trigger z contentem i na razie nie jestem w stanie zmieniać stanu, ponieważ nie mam jego obsługi. Ale gdybym chciał to zrobić, to potrzebuję jeszcze jednego takiego rozszerzenia. Na zasadzie, tak jak wrapowaliśmy hoce, to tak wrapujemy render propy. A więc, jak dołożę sobie jeszcze jeden taki wrapper i on będzie nazywał się, dajmy na to range filter.
I co on powinien nam dostarczyć? Pierdery części. Na wesno. Dobra, proszę. Tutaj się. Okej. Wygląda w porządku. Ten filtr muszę przekazać do. To będą nasze propsy na ABC. A do MySlidera na onkliku będziemy zmieniać wartość filtru. Zobaczmy, czy to zadziała. To znaczy, że mamy teraz wrapping i to jest moment, w którym możemy sobie porównać, jak składa się HOCE, jak składa się Render Pro. Tam widzieliśmy, że trzeba wywołać dwa razy, jeżeli mamy dwa złożenia, naszą metodę wrapującą, a tutaj dokładamy komponent, który ma interpretację rendera w środku. Bardzo dużą zaletą jest to, że w sposób jawny osobno i rozdzielny sposób przekazujemy propsy, które chcemy wykorzystać w środku. Czyli tak jak napisaliśmy range filter, to on przekazuje nam te dwa propsy. Tak jak napisaliśmy nasz toggle wrapper, który steruje dropdownem, to przekazuje te dwa. I dla porównania pokażę od razu HOCE, który te wszystkie propsy wstrzykiwał w jednym komponencie. A więc jawi się pytanie, co zrobić, jeżeli mamy złożenie 5 hoców i któryś z nich wstrzykuje jakąś niewinną metodę toggle. To która z nich będzie miała miejsce i która zadziała. Debugging tego jest dość trudny, a więc jeżeli skala problemu nie jest na tyle złożona, żeby... Jeżeli skala problemu pozwala nam użyć render propsów, to myślę, że warto tutaj i to jest ten moment. I jeszcze raz odnoszę się właśnie do Jakuba, który pokaże, jak poradzić sobie ze skalą hoców i użyć ich więcej, co niestety nie prowadzi do rozwiązania prawdopodobnie tego problemu, kiedy wszystkie propsy nam wejdą tutaj w jedno miejsce. I tak samo, jeżeli chcielibyśmy użyć slider, to chyba mam już zaimplementowany. Tak, tu nie musimy nic robić. Wygląda tak samo, a sposób użycia jest po prostu dwa razy wrapujemy w range filter i w wrapper. I teraz jeszcze raz solid, można sobie zrobić autorefleksję, czy faktycznie SO i D to jest to. I na koniec chciałem się podzielić trzema linkami. Szczególnie polecam Kenta, który rozłożył i jego przykład jest bardzo komplementarny, więc jak znajdziecie wolną chwilę, to pod tym linkiem można obejrzeć ciekawą implementację render propa. W tych pozostałych dwóch też są takie wersje w podejściu, w innych przykładach po prostu. I to chyba tyle. Także dzięki. Nie wiem, po co wychodzę na środek, ale będzie. Teraz robimy sobie 10 minut.